Cześć, witajcie, nazywam się Legwa, no przed wami Bitwa Morska, jest ze mną mistrzu. To ja. Chciałem zaznaczyć, że już przewietrzyłem w pokoju, nie wiem jak Legwan. Zobaczymy potem, czy będzie śpiewał. Ja nie wietrzyłem nic. A potem przed chwilą śpiewałem morze, nasze morze. Mamy ciebie wiernie strzec, bo to Bitwa Morska. Mamy rozkaz, tak, Bitwa Morska i składy są... Nie zapisałem. Trudno. No dobra, ty grasz jako tutaj Hiszpan na środku i masz Kerfa, tak? Ja gram jako Hiszpan na środku, na lewo ode mnie jest... Jamaica. To był chyba Will, a po prawej będzie Bob. Smoke weed every day. Odwrotnie. Bob jest po mojej lewej, Will jest po mojej prawej. Wind? Wiem, że tam daleko. Will. A czemu nie Weed, skoro ma Jamaikę? A to Bob jest. Przeprosił Jamaikę, mógł się nazywać Weed. Ale Jamaika i to jest Bob. A pasuje. Akurat pasuje. Wiesz jak wygląda Achilles z próbówki? Wygląda z próbówki, czy Hektor? Właśnie, nie Hektor. W ogóle nie, połowa filmu Troja to było krzyczenie Hektor. Tu też mają pancernika, widzę, dolfina. Wiem, że tam daleko, unicorn, czyli jednorożec, to jest Rock Miguel. A tutaj gdzieś jest Apokalipsi i chyba Terra Militia, tak bym stawiał, ale nie jestem pewien. Unicorn, dobra, mamy tutaj może gdzieś tu Huzar Piotr się kręci. No wydaje mi się, że Huzar Piotr chyba musiał już iść. Alcide? Nie wiem jak Acid. Nie, to jest A-L-C-I-D. Acid. To L, to jest L, A-L, a nie A-I. Wiem, ale Acid wiesz, jest w temacie teraz. Alcid. No w każdym razie zaraz będzie zasięg, tam widzę pancerniki się zbliżają. No właśnie, strzelał już, to tak, tutaj chcieliśmy sobie wykorzystać z tego, że nasi przeciwnicy rozstawili się niezbyt mądrze. W sensie, że tak daleko od siebie. Oni się kapnęli, że się niemądrze rozstawili i płyną w swoim kierunku. Ale mimo wszystko my jesteśmy tutaj pierwsi i możemy zrobić małe 3-2. Ale w związku z tym, że Bob i Will, zwłaszcza Bob, to gracze, którzy mają bardzo własny styl, co widać po braniu pancerników chociażby, czy po poprzedniej bitwie lądowej. Aha. Tak. O, właśnie pierwszy strzał był ładnie celny. Teraz drugi strzał, który również jest celny. Tak. To widać po tym, że zdecydowanie to są indywidualiści. Ale wygrywają, więc... Co za gówno, próbowałem sobie odpalić widok ze statku, ale wyłącza mi tylko ludzi pod pokładem i nie mogę przełączyć na żadnych innych, znaczy mogę tylko między jednym a drugim skakać. No, bo chyba tylko tak można. Co? Co, klikasz tam insert? No, klikam na statek, insert i pokazuje mi tylko dwóch ludzi pod pokładem i mogę tylko między nimi scrollować, nie mogę nikogo innego łączyć. To chyba nawet nie jest żaden ludzi pod pokładem, tylko tak ten. Nie wiem, czy w tamtym miejscu jest jakiś ludzi. To za badziew. Szczególnie nie, nie tam można normalnie. To jest ten. No, widzę, że pancernik już się ustawia, Hektor się ustawia do strzału. No i trochę się przyblokowaliśmy. Aha. Ja mam pierwszeństwo, bo jestem grubszy. No to dawaj, ognia, teraz. Nie, straciłeś taką okazję. No w poprzedniej bitwie się strzeliliśmy. O, i dostałeś jeszcze. Poszła salwa, nie, zaraz, ale tutaj były lagi, niestety, tak, to były lagi. Halwa z Hektora pudło, twoja salwa... Chyba trafił jakiś jeden pocisk. A nie, to były same pudła, bo były lagi i to niestety, to nie jest żadna wymówka. No nie wiem, tak, dolfin, tak dolfin trafił w ciebie. Ciekawe kiedy. No, bo ja stałem w miejscu. Jak wypływałeś za Hektora, to trafił. Nie, ale wszyscy ci mogą potwierdzić, że były lagi niestety w tym momencie. Jasne. No bo już dostaję SMS-y, nie było żadnych lagów. Dostałem od prezydenta Bronisława Komorowskiego, że nie było teraz, żadnych lagów. Teraz się zdziwiłem właśnie, bo też się spodziewałem, że będą lagi. Ale widocznie one były tylko chwilowe. Więc strzeliłem z bardzo dużym wyprzedzeniem i też było widać. Au. Hektor dostał potężnie i dostał też po żaglach dość mocno, jak widać. Że dwa żagle ma uszkodzone. No tamtym idzie lepiej. Teraz ty celujesz. Bardzo dobrze, celnie. Bardzo celnie. Ale też zahaczyłeś żagle Hektorowi. No bo się wpierdziela, więc wódka, zakąskę.
Jamajka tu się kręci dookoła. Na razie nic nie robi. No. Wiesz. Tak samo nic Jamajka, nie robi ten Alcid. O, właśnie wykrechałem. Powiedziałem, że nie robi nic Alcid i trafił. No, ale bardzo ładna serwa teraz sektora. No, prawo Boba, no to płynie, płynie, powoli płynie. Nie, to tak naprawdę to ja z Willem odwaliliśmy większość roboty. Teraz w końcu ładna serwa w Alcida. Dostał ładnie. I widzę, że tutaj Dolphin już jest na takiej pozycji, w pozycji dość trudnej. Tak, momencie. Znaczy, nie, trudniejszej jest Alcid, jak dostał Alcid. Ponieważ jego postanowiliśmy sfokusować. Aha, czyli w tym momencie olewacie Dolphina? Tak, olewam Dolphina, znaczy... W sumie racja, ma więcej działu. Znaczy, to wiesz, powinniśmy olewać Dolphina, ale mając po lewej i prawej tych dwóch szaleńców w pancernikach, prawie to różne rzeczy z tego będą wynikać. Mhm. I sam widzisz jakie. No. Nie no, widzi pan, że płynie teraz w paszczę lwa, pomiędzy te dwa statki. No. Które jeśli postanowię się obrócić, no to będą się musiały obrócić w moją stronę dupą albo przodem. A jest tam jeszcze ten unikor. No teraz troszeczkę już dalej odpłynął. Ale mimo wszystko, gdyby tam Willi dalej pociągnął takim kursem, to by się spierdzili w trzech na jednego. Te pancerniki bardzo ładnie strzelają w ogóle. Jestem mile zaskoczony, jak te pancerniki strzelają. Dość skutecznie i celnie. No bo po prostu bardzo bliski dystans, ale zobacz, teraz na moją salwę też była bardzo ładna. No, tylko nie wiem, to tak jakoś dokładem. Ładnie to wygląda, jak te pancerniki strzelają tak. Wszystkie naraz i tam kurde może dwie kule tylko przed chwilą zbudowały. Nie, bo to jest kwestia dystansu w tym momencie. Jakby strzał z daleka, to byłoby tak samo jak ja. A zobacz, Alcida już mój ostrzał bardzo zdewastował, 88 minut, plus Willa oczywiście. Widzę, że Dolphin wali chyba z kartaczy. Tak. No. To jest za wcześnie na kartacze jeszcze. Za wcześnie, one jeszcze bliżej muszą być te statki. Może o, teraz do Alcida podał pierwszą salwę. Trafił w unikorna bardzo ładnie, ale nie było teraz tam. Można by kartaczami walić w tym dystansie między Hektorem a Alcidem, to już jest... No jakby tam Hektor teraz palił, zobacz. Oba statki są na czerwona burta i są tymi czerwonymi burtami zwrócone w kierunku Hektora. Mhm. A i tam, jak zauważysz, Alcid próbuje abordażować Hektora. Nie wiem, czy już rzucił aborda, kotwiczkę jakąś. Jest napisane nie. W karcie jednostki. Jeszcze aborda. Nie. No tak, tak, to chodzi. Ale nie, jest jeszcze się... nie. Gdyby Hektor teraz są. Odpalił kartacze w tamtym momencie, to by zrobił po prostu taką siekę, że ho-ho. Nie ma żadnych. Teraz są, o. Nie, znowu zniknęły. O fuck. Co tu się wydarzyło? Zaczął się abordaż dwa razy i dwa razy został przerwany. Nie, pan... ciężko zapaść pancernika jest, myślę, to dlatego. No, pewnie tak. No i to stało się to, co mówiłem, czyli Willi jest już w sytuacji 3 na 1. Marudery, pożar, no. słyszę gdzieś pożar? Na dwóch, oba pancerniki się palą. Aha. O dziwo, Jamajka Boba się nie pali. Liczymy tutaj na wybuch Dolphina. W ogóle Jamajka dopiero co weszła tam. Do starcia, tak naprawdę. No, mówiłem, że te większość z Willem odwaliliśmy roboty. Liczyliśmy na to, znaczy powiedzieliśmy Willowi, że jak już tam jest, to niech się zdetonuje. Ach, detonuj. Dwa podpalisz statki. Na co się przydasz? No, a Unicorn też już zaczyna się powoli dołączać. Teraz o, w pupkę dostał Hector. O, nie lubi chyba w pupkę, bo w czerwoną morale. Ale pożar mu się zgasił. Wiesz, czyli zgasiło tego. Mógłby mieć na przykład brązowe morale. Ty miałeś brązowe morale. O, teraz się no, wycofał. No. Tak, czyli mokro w gaciach, brązowe morale. Flaga czerwona, a nie biała. Komuchy. Bum, bum, ale pięknie. Czyli rozumiem, że Dolphina obsadzili Francuzi. Tak. Bodąc. A Hektora? A Hektora? Komuniści! Dobra, Jamajka teraz dostaje dość mocno. Tam moich zieloni. Chociaż tak naprawdę teraz Alcid ma 32 działa tylko. To już kurde, nawet ten Jamajka by sobie poradził z nim bezproblemowo. Jest już w takim złym stanie. A jeszcze ty, który masz 117.
Chociaż Unicorn cały czas ma. A nie, chciałem powiedzieć 120, ma 119 już w tym momencie. No ale on tam. Odpada. No to jest tak, że my fokusujemy w jeden cel, no. No. My przynajmniej się staraliśmy. Ja się starałem ich zmusić do tego, ale no. Nie da się tego zrobić. Tymczasem widok się wrócił. No i tak wyszło całkiem nieźle. No bo to był ich błąd, zwłaszcza że ten co był tak najdalej był pod wiatr, więc nie mógł za szybko dołączyć do swoich kolegów. No, Alcid już ma też białą flagę, więc już też nie wróci. Tak nie wróci. Czyli zostało was trzech tak naprawdę, chociaż jeden jest w bardzo złym stanie z was. Na jednego bidola unicorna. I tak oto wyginęły jednorożce. Nie, jeszcze się trzymają. W sumie nawet masz tyle samo działo co on. Już nie. I pożar wywołany. Oh yeah. O. W ogóle trzy pancerniki w bitwie i żadnego boom jeszcze, no. To jest skandal. Przykre. Nie wiem, w Szogunie było tak, że jak tylko się jakiś pancernik pojawiał i udało się rozwalić silnik, to szedł jak kupi. No w Szogunie, znaczy w facie, tam bardzo fajne bitwy morskie były. Bardzo fajne. Tak, w porównaniu do lądowych, które były do dupy. Fuj. Nie, też mi się podobały, ale wiesz co mi się podobało? Za mało grałeś w Napoleona, dlatego ci się podobało. Nie, Napoleona teraz wystarczająco z grami dalej mi się podobają. Ale w focie podobało mi się to, że w bitwach morskich ja ze Stefolem 2 na 2 byliśmy w pierwszej kurczę chyba 30 w rankingu. Bo wykorzystywaliśmy tak prosty cheat, znaczy cheat, no tak prosty trik powiedzmy, o. Perykotetsu, czy co innego? Czy jak? Jeszcze raz? Perykotetsu, czy spam fregat? Nie, braliśmy tylko i wyłącznie pancerniki. Ale strzelaliśmy z łapy, celując. A. Z przedniego działa i wtedy masz taki zasięg, przez całą mapę walisz, na spawna ludziom walisz normalnie. A wiesz, że ładnie wsadzona kula tam potrafi bardzo wiele zdziałać. No ja wiem, że ty kulki lubisz wsadzać, no. No i tym akcentem kończymy, bo już tutaj tak się wszyscy cofują, a bitwa się nie kończy. Aż walnąłeś kartaczami w drugą stronę jeszcze, o. Taka salwa honorowa na zakończenie. Tak, trochę ołowie w wodzie, żeby jeszcze zostało. To była bitwa morska w Napoleon Total War, z Sobot z Napoleonem. Był ze mną mistrzu. Tak, trzymajcie się i cześć. Haha, fuck you teraz, ty. Ciebie. You bloody motherfucker.